koniecznie na pierwszej rekrutacji do Zaksiot Female! Wybraliśmy was, ponieważ z tej wyspy najbardziej nadajecie się do roli Zaksiot Female! Od dzisiaj mówicie do nas tak, proszę pana, nie proszę pana! Oczywiście, proszę pana! Generał Albert Spino, podporucznik Nicolo Carbonara oraz giermek David Gilkelly. Dzisiaj przeprowadzą musztrę. Oraz kapitan Erwin Knuckles. Mogę poprowadzić musztrę, przepraszam. Uwaga, przedstawiam. A teraz do pompek, raz! Nie, stop. Ja nie będę na nikim się. Nie ma w tej sekundzie. To Erwin pompuje na ludzi. Nagle 10 pompek. Nagle będzie jak rozalka, bo rozstrzelam! Jak rozalka, pompki! Ona pompuje na rozalce! Zapraszam, babka, ty nie jesteś gorsza chyba! Proszę ja bardzo, pompeczki! Mainie, kurwa, proszę bardzo! Ale babka kuca i robię babki, proszę bardzo! Pierwsza poprawna pompka policyjna została poprawnie wykonana! Druga poprawna pompka policyjna została poprawnie wykonana! Trzecia poprawna pompka policyjna została poprawnie wykonana! I niech ona mówi! Proszę bardzo, Pola, mówisz! Pierwsza poprawna z życiem na tej muszce! A my, Heidi, czujemy się źle? Proszę bardzo, zapraszam tutaj również do murka. Zapraszam, jest musztra! Nie, bo babka, co ty z ciebie wydam? Dobrze! Stop. Dobrze, Erwinie, ja mam pytanie. Pokaż, co grozi Erwin. Za dywersję, rozstrzelaj babkę. Za dywersję grozi rozstrzelanie. Co ty, kurwa, powiedziałeś? Odsusie. Weźcie. Jak widzimy po laborancie, laborant leży. Ja pierdolę księżanta? Księżanta! Nikt nie jest bezpieczny w Zakszocie. Ty będziesz bardzo pod ścianę. Ty będziesz, kogo ona najbardziej przypomina? Dzisiaj przeprowadzimy wasz test. Test osobowości. Dzisiaj wyłonimy łatwe ogniwa. Erwin. Dzisiaj każdemu dopiszemy dom. Erwin. Tak? Mam pytanie. Czy Zakszot Filmej zajmuje się czynnościami kryminalnymi, tak jak Zakszot Tak, tak? Tak, tak. Rekrucie stara kobieto. Rekrucie stara kobieto. Musisz zrobić... Weź Michaela Queena i zrób RKO. RKO. Wytrę muszę jeszcze! I złożymy je w ofierze! Złożymy twe serce w obiel w ofierze! Całuj ją, ona to wszystko da, a ty całuj ją! Przepraszam! Przepraszam, co to są kurwa? Stop, stop! Czy my się kurwa nie rozumiemy? Co to są za tańce? Jedno kółko wokół triady, raz. Ty, nie przesadzaj, Karol. Jedno kółko wokół triady. Zidentowany na brak zaangażowania kolegów, mocno im pocisnął. Laboranta, mojego idola. Co ty powiedziałeś? Kto to powiedział, kurwa? To. Zamiast 7 dni w Zakszocie. Nikt nic nie powiedział. Nikt nic nie powiedział. Słyszałem! Słyszałem! Powtórz! No jak? Brawo, powtórz! Nikt nic nie powiedział. No powtórz. Nie, 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 nie! Coś innego! To jest transition. Michael Queen? Poproszę o Revo. Jaki Revo? Mogę powiedzieć, jasne, nie ma problemu. Revo, o co chodzi? Czemu masz suchego karalucha? Revo, mów mi babci do łóżka! Cześć, słodziaku. Dzień dobry. Czas minął. Zabij mnie. Jezu, jak dobrze, że czas minął. Mogę umrzeć. Ten wieczór da się jeszcze uratować. Ja? Da się, da. Tak. Jak wiecie, to? Zakszot Przerwa. Jest to organizacja przestępcza, która zajmuje się wieloma rzeczami. Michael Queen nic w zasadzie nie robi. Nie oddycha. Erwin Knuckles planuje, denerwuje się. San jest eventowy, pojawia się, żeby zastosował event. O, to ja! Dia Garson pojawia się, ale jak nie jestem w obszarze słyszenia, to nie odzywa się, idzie do pokoju ja do swojej siostry. Ja jestem, to nie ja. Tak, się, wczoraj na kasynie słowa nie powiedziałem. Speedo, wyścigi. David, chuj wie co. Nie wiem, co David Krzykacz. Robi. Krzykacz. Dlatego dzisiaj każdemu przypiszemy rolę. A więc, szanowne panie, dzisiaj mamy pierwsze zadanie. Pierwsze zadanie jest na temacie.
Polujemy na balasów. O, dlatego. Pod szpitalem dużo. Dlatego co? Dzisiaj. Wprowadzę, bo to Heidi też trochę swoja kwestia. Balasi porywają ludzi z warsztatu, dzisiaj wywieźli Wajhardo i rozpierdali. Dlatego dzisiaj będziemy musieli porwać balasów i babka przesłucha tego balasa. Dlatego dobieramy się w dwa skwadrony. Pierwszy skwadron to będzie Slutty Girls. Dziewczyny, które swoim seksapilem będą mogły wylurować balasa z ośki. Oraz druga grupa, która go porwie. Nie, ja mam lepszy pomysł. Słucham. My ich porwiemy. Nie. Dobrze. Damy radę. Nie. Tak. A ty jedziesz z nami. Udajmy się w takim razie do samochodu. Panowie, bądźcie... Czy mamy wyratować jak ktoś, tak? Dobra, dobra, chcę jechać. Wyjmuję furę. Babka. Idziesz o takim bardzo wolnym krokiem. Takim, że cię bolą kości. Aha, babciowym. I teraz i pytasz się, czy przeprowadzą cię przez ulicę. Wtedy ja mówię bakłażan, reszta bab wychodzi i poddaje dwóch balasów. Okej? Przepraszam. Życie? Tak, ten lokalny uderzył w was, a tak. Potem w nas. Przepraszam. Dringle, dringle. Aresztować za stworzenie. Chcę powiedzieć tylko, że to mnie bolało ze wszystkich kobiet, że to mnie najbardziej bolało. Tak, ciebie Rosalia bolało, mnie boli też wszystko. Przeżywam w sobie. Dobra, wysiadamy, czekaj. Dobra, 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 ja wiem gdzie. Babka, wyjdź tutaj, jesteś na radiu, babka, jesteś na radiu? Dobra, to gdzieś będziemy mówić, zostaw ją. Idź, babka. Do przodu. Kurwa, tam do porada dojdę. Biegnij, babka! Nie, ona ma taki... Nie biegnij, kurwa! Nie biegnij! Musi być narracja zrobiona, że jesteś stara. Nie wiadomo, od kiedy oni monitorują. Mieliśmy radio? 7-2, 7-2. Ja zostanę w bagażniku i wszystkich martwych pozbieram. Dobra, przepraszam. Dobra? Mama kryje Eleison. Wstępnego opatrywania ran. Dobrze. Oni tam biegną, oni biegną w czwórkę. Gdzie? Biegną. Tam, za nami. Tam, odjedź może. Biegną, nie. No. Biegną do ciebie, babka. Kampią na babkę. O kurwa, poddają ją. Co jest, kurwa? Nie no. Trzeba pomóc babce, do bakłażan! Ja zostanę w bagaju, jak coś to wołajcie. O kurwa. Pomocy! Trzeba jakoś obejść. Oni obchodzą. Czy ja wchodzę na dach? No co jest, kurwa, ty? Czemu oni od razu strzelają do emerytki? No pojechało ich jeszcze, kurwa, w 15. Mamy. Kurwa, ty. I co z nim robimy? La balla. Bierzcie ich na bazę. No co to za kurwa w bagażniku? Że pana, co pan zrobił do mojej babci? Ja nie wiem. No babcia poszła, chciała zrobić rekonesans, a panowie tutaj do babci strzelają, biednej. Sekunda, zaraz to wyjaśnimy. Dobra. Cześć, chłopaki! Chodź tu. Oprowadzaliśmy staruszkę nową po mieście, chcieliśmy zobaczyć. Panowie, bo tu chętni, no bo tu jakiś mistrz komunikacyjny wyszedł. O kurwa, plis. Jakieś fury już jeżdżą. Co to dobry na to strzelać? Co za blisko, chyba. No ja zaczęłam strzelać, jak babkę nam postrzeliliście. A babka zaczęła do nas strzelać. Nie, babka nie oddała Babka strzału. Zaczęła strzelać, obserwowałem ją cały czas. Strzeliła jakaś! Ja. Tak, pan w dredach zaczął całe nieporozumienie. Uważajcie, bo to kurwa fury. Babka w broniu się trzaiła na nas jak na kaczki. Obserwowaliśmy ją cały czas. Dobra, ale co wy to robicie?
zachować swoją rolę. Nie interesuje mnie, kto zaczął! Musimy o tym porozmawiać! Chcieliśmy babkę oprowadzić po mieście, bo jest nową biedaczką. I powiedziałem, to babka może zwiedzić Ośkę, ale jak będzie nieporozumienie, no to ja staję z daleka. No i nagle pan w dredach losowo do niej strzela bez słowa, to myślę, nie no, kurwa, tak trzeba obronić. O kurwa! Tak, Jutula. O kurwa! I po co? Te kurwy strzelają? Dorę z niego długą giwerę, pomogę nam. Ja tylko będę jakąś kandę, coś tego. Długa była? Tak, długa. Ma koks, jebany bogul. Czy rewolwer, co to kurwa? Nie będę ubrał, no. Chatting! Czy kurwy przyjadę chyba? Ty, Rozalka, jesteś takim uselessem! Top 10 uselessów! Rozalia! Polski karnawał! Lo. To marabunta! No masz, jestem tu. Już oni ich wywozili na szpital. Dobra, sorry. Nie biegaj, stój tu. Jestem tu. Co jest? O kurwa. To Karbo tylko został? Niedobrze. Gdzie jest Spido? Ho? O! Pagmanzo! Kurde. Jaki clean upik jest robiony. Zrobimy tak. Zostaw możemy nas się zapoznać. Możemy polecieć, możemy się potem zapoznać, ale weź siwego na szpital, dobra? Aha! Daj mi simkę i zadzwonię do tego. Jak kurczę przeżyję, to wyświruje jeszcze, kurwa. Dobra, dobra, weź po siwego na szpital, a my sobie tu poradzimy. Dobra. A wszystkie dobra, dzięki, super jesteś. To wszystko przez babkę, nienawidzę jej. Czemu? Bo drzeryjec i miała iść zapoznać się z balasami, a zaczęła zrobić tak, że do niej strzelali. W sumie kto by nie strzelał do babki? True. Ja bym nie strzelał, bo nie mam pistoletu. Ładnie pan wygląda, pan jest lekarzem? Tak. A ma pan licencję? Oczywiście. To proszę pokazać, no chyba nie będzie z tym problemu. Nie tu. Oczywiście, że nie. Proszę bardzo. Okej, okay, no dobra, ładnie pan wygląda. Nawet no, no ta i hełm, no w sumie tak. No. No dobra. Na wezwanie. A EMT? A IMS? To czym się różnią? 18 gwiazdek, EMT zdziwienie z prima. A IMS to jednostka. A EMT to jaki stopień? EMT to jest Emergency Medical... Pan nawet nie wie, kim pan jest! Dobra, dobra. Ja na urlopie byłem, a to była reforma stopni. Ja kiedyś byłem, kurwa, asystentem. A teraz jestem jakimś MT-em. To pan sobie dał plakietkę, pan nie wie, co to znaczy. No bo mi tak udaje, ja sobie tylko pokolorowałem literki. Okej. Okay. No dobra. A co się panu stało? Czy pan mnie w ogóle słuchał? Jestem rozstrzelany przez balasów, no przez tak, babkę! Ale gdzie? A w paluszka. Którego? Nie wiem. Nie powiem. Teraz sprawdzę. A u nogi czy u ręki? U ręki. Bo to ważne. Okej. Okay. Mhm. To ja ściągnę rękawiczki. Ale tu krwawe z rękawiczki. Mhm. Mhm. No ze środkowego. To do amputacji. Nie. Jak to nie? Bo kula drasnęła opiłkiem i mnie po prostu boli, ja symuluję. Aha. Na przykład. Kiyama. Proszę bardzo. Dziękuję ci za pomoc. Gdyby nie ty, umarłbym. Ja się cieszę, że mogłem pomóc. Do widzenia. Z dużą pomocą. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Dobra. Żyje! Wszyscy leżą, zapraszam po swoje rzeczy. O! Zajebiście, dawaj gipsa! Dobra. Halo? No? Mam jednego z nich. O! Zajebiście! On jest, wiesz, ranny. Dobra! Dobra, to zostaw go, dobrze, Sky. Siedź na razie, siedź. Halo? O kurwa.
Numer nie odpowiada. Nie! Ja pierdolę. Dobra. 6-2-1. Halo, halo, tutaj wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Gonią mnie śmietany. Jestem na motocyklu. No, no, nas wszyscy leżą, stary. O, to rozmawiam z trupem, tak? No nie, ja stoję, ale... No to ty mi pomóż! Ja ty po mieście. Dobra, ogarnię, ogarnę to, ogarnę, nic nie musisz robić. Robię trik. Kurwa, takiego kubusiowego jeszcze nie widzieli. Stań przy komendzie, dobrze, Spido? Przy komendzie, za komendą. Komenda mi się nabrał, dobra. Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, akcent Kyrie. Dawaj, dawaj! Parking ten czerwony! Jaki parking? Ten kurwa przy komendzie, ten taki... O, ten, tak, widzisz! Wypierdalam na wakacje, człowieku, daj spokój. Nie, właśnie nie wiem dlaczego. Bo jak się przesiada z pierwszego mi... O kurwa. Chyba widzieli. Zawrócili? Stary, jak zmienisz z pierwszego miejsca w motocyklu na drugie, to wykurwia cię tak z procy, że z jakiegoś powodu bardzo mało cię boli. Bo chyba to traktuje jako przejechanie. Musimy się ogarnąć, bo kurwa karbo leży prawdopodobnie i zostaliśmy sami. No. Bo ja mam jednego... Spotkanie dotyczące oglądania Evrona. Widać pod kogo serwer. Robimy wymianę za naszych? Erwin. Tak, robimy wymianę za naszych. Ale dawaj, kto, co się dzieje? Piradę. Kto ma kogo? Ale leżą od policji czy od balasów? No od balasów, tak? Tak. Dobra. Ja leżałem i po... Ty, mamy jakiegoś chyba taska. Plan Jastrzębia, potrzebne są jeszcze dwa czynniki. Możliwe, że jesteś jednym z nich. O kurwa, plan Jastrzębia. Dawaj. Dobra, więc tak, uwaga, bo będziemy robić jak największe kury. Podlizujemy się kartelowi po bronie, podlizujemy się bogatym, żeby mieć fajną bazę i podlizujemy się jakiejś tajnej akcji po Jastrzębia. O, dobra, oni w ogóle nie ogarnęli. Wysłałem temu pustemu SMS-owi Jeepsa zamiast Sky. No ja wysłałem Sky. Dobra. Ty! Znajdź śmiertelnika i ofiaruj go nam. W jakim sensie ofiar? Mamy skidu Rosalię! Rosalia leży u balansu. Ale co jeżeli... Dobra. Tak jak wszyscy. Okej. Witam! Dobra robota, Sky! Dzień dobry! Chodźmy. Koleżanka wróciła. Tak. Chwila, dobra, bo zrobimy chyba wymianę na czeski remis. Tak. Tylko muszę się z kimś porozumieć. Ma pan simkę, żebym mógł wziąć? Tak. Tylko lewy ten remis. Ja nie wiem. Ja zostałem zabrany. Lewy. Dobra, wezmę simkę i do kogo mogę zadzwonić? Lamar? No, może zdjęcia, jak będzie i na nogach to odbiera. Nie odpowiada. Nie Kevin. Draco. Nie odbiera. O kurwa, nikt. Dobra, spoko, to ja się zgłoszę ze swojego numeru. Oddaję ci simkę i ze swojego numeru się zgłoszę. Dobra, odkładam. I teraz tak. Znajdź śmiertelnika, ofiaruj go nam dokładnie tak, jak myślisz. Ty, ale to może jakiegoś randoma lepiej. Jak mamy tego typa, czy Rosalkę? To jest? Halo?
pod drzwiami! Ty, powiedział poddajesz się, miałem ręce w górze i rozstrzelał mnie. Jaki jest sens poddawania się w takim razie? Żyję, wróciłem. Strzelaj pod naszym tym, pod naszą bazą. Teraz Erwin się nie odzywa. Tu nie było takiego gwiazdy, jak nagle nie z motocykla. Bronię, nie mogę wyjść. Wypieliłem jak z procy. To jest kubusiowy nowy. Jak chcesz tę nogę połamać, nie, a to ty nie widziałeś jak leciałem? Nie no, u nas, kurwa, tak szczerze, to myśmy to widzieli tak, jakbyś bo to, ja mogę zdradzić trik. Jak siedzisz na pierwszym miejscu w motocyklu i przesiądziesz się na pasażera, to czasami z procy wyjedziesz, jak ja teraz. To ja był... Mówię, że on wyjechał w procy jakoś. Ja spadłem po prostu pod autostradę. Rozstaw się, jakby coś miał wjechać. Erwin, co to jest za ch**a? Co? Od tego. Tu sprzedają gangi. Skoro i tak będzie bał, no to ja wiem, ale to jak to działa? MG? Bo ostatnio zajmę wczoraj sztukę i mi kurwa strasznie jasno widziałem. No. No to jest trochę jak meta, tylko wiesz, jak zażyjesz dużo mety, to no już nie widzisz prawie nic, no nie? To tutaj po prostu widzisz jaśniej. No nawet w nocy to nawet jest lepiej, w nocy nawet lepiej jest mieć niż nie mieć jej. Przynajmniej u mnie. Ja tam lubię, jak jest jasno w nocy. Dobra. Spouchwalam się z wrogiem. Gdzie? Jakie tu naboje wchodzą? Do rewolwera i ja go dostałem, jak był, miał jeden ammo i wystrzeliłem, więc już ja nie wiem nawet jaki. To do Jodni. O mój Boże, nie gadaj! Siadaj tam, do Audi. A, dobra. Musisz go wziąć, bo ja jestem... A, dobra. I co? Siadaj sobie. Jaki asset pynek posiadacie? Słucham? Jestem po urlopie z Alp przyjechałem. Mm-hmm. Mm-hmm. Chciałbym wiedzieć, co tam... Czym ty się dozbroiłeś? No, powiem tak. Nie płaciłeś tego kara, czy się już tak nie boisz? Bo nie było oporu od was, bo nie było was kilka dni, to w sumie stwierdziłem, że na przeczekanie zrobię. Jak ciebie nie było, to twoi nie atakowali. Co to za jakieś antybiotyki, mikrodacyn? A, to losowe rzeczy z apteki wziąłem. Stwierdziłem, że może kiedyś się na coś przydadzą, a nawet nie wiem co robią. Coś tam jeden robi, że zwiększa efekt co czegoś tam. Co to je? Nóż kolekcjonerski. O nie, no kurwa. Może nie zabierać, kolekcjonerski. Thanks. I'm glad you came along. No się mano, Evron Kamil, Evron Kamil. A, bo tam nie będę, nawet ile nie będę. Ile dla ciebie wartuje? Mało? Mało, ale fajny jest. Właśnie wiem, że fajny. Plosę z powrotem do kieszeni. Pomyślimy. Serio, jezior? O kurwa, Helka. Erwiku. Posłuchaj, śmietana, to ty mnie teraz posłuchaj! Bo ja ci powiem, ja mogę dać ci info o wszystkim, absolutnie o wszystkim. Wszystkie, całe info ci mogę dać. Przekrzykuję Helkę. I tylko ty powiedz mi za ile to te informacje. Bo ja ci mogę dać info, ale... Ja kiedy byś chciał właściwie info, to by mi musisz powiedzieć. Musisz powiedzieć konkrety. Szybkie konkrety. Widzisz, wczoraj ci jakie... dałem dwie możliwości. No, jakie te możliwości? Jakie te możliwości mi dałeś? Bo szczerze mówiąc, ja ci też mogę dać możliwość. Możliwość dowiedzenia się o Kamilu Kociołku. On szczerze mówiąc może cię rozjechać, ale nie musi. I to jest właśnie, to słuchaj, jest jego Jadniku. Cel. On może, wczoraj ale nie musi. Chciałem od ciebie informację. Okej. To wybrałeś zabawę ze swoimi ludźmi. Aha. Ja chciałem tylko wejść i się dowiedzieć o tym kasynie. Tak. Problem jest taki. Chwila, bo muszę do tego dobrać piosenkę. W głowie mi. Problem taki jest, śmietana, że jestem pierdolony, rozumiesz? Przez wszystkich zawsze. Wszyscy mogą mi powiedzieć cokolwiek ja chcą, ale kiedy ja powiem coś niemiłego, to jestem nagle demonem. Ty mówisz do mnie, że chciałeś ode mnie info, ale kim ja jestem, żeby to info sprzedać? Speedo zaprosił Zakida. Ja zaprosiłem Zakida i ja nie mogę teraz decydować o tym, ale jak ja nie zadecyduję o tym, to jest źle.
nikt nie zadecyduje, to jest wina moja, że ja nie zadecydowałem, przecież jestem liderem. A jak ja nie chcę decydować, ale muszę, to potem jak coś źle wyjdzie, to jest znowu, że to jest moja wina, bo przecież debil źle zadecydował. Ja bym chciał obudzić się o 19 i usłyszeć tak. Erwin, nic nie mów, dzisiaj ja decyduję. Ja bym powiedział, ja pierdolę, okej. I wiesz co? I dzisiaj tak było. Przyjechał damski skład i powiedział tak, dzisiaj się tobą, Erwin, zajmiemy. I ja mówię, dobra. I wiesz, jak się to kurwa skończyło? 3 razy nieprzytomny, 2 razy w kajdankach. No nie, no kurwa, pewnie. Ale wiesz, czyja to jest wina? Dalej moja. No kurwa. Przejebane życie. Matka syna, ja cię w tym momencie to wypuszczę. Nie płacę, tylko. Ja bym po prostu chciał do mamy. Pierdolę tą gangsterkę. Chciałbym... trochę miłości. Gdzie mam iść? Czerwony czy zielony? O kurwa. Przeraźmy tam. Siadaj. Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Jak ja pana szanuję, proszę pana, szczerze? Cały czas jestem pierdolony. A co, noszą pana cały czas, jak? Cały czas jest pod górkę, proszę pana, dzisiaj. A pan jak się nazywa? Dzieje? Ja się nazywam Erwin Knuckles. Mogę sprzedać info o Kamilu Kociołku. A co, co on ma? A czego on nie ma? Dupy? Czek. Najlepszy dom w Hogwarcie? Czek. O kurde. Kontakty? Pasuje. Czek. Ile za niego? Feniksowa różdżka? Czek. Ile za niego? No moja wolność i powiem panu coś o nim jeszcze. Kurde, nie, no to za mało. Dobra, bo te pieniądze mnie pewnie nie interesują. Okej. Czego ty byś, czego ty, Rudy, pragniesz tak naprawdę w tym mieście? Co byś chciał? Ale nie, ale słuchaj, Rudy. Nie myśl teraz o grupie swojej, pomyśl o sobie. Tylko o sobie. Co ty byś chciał? Tak zamknij oczy na chwilę i zastanów się, ja, Rudy, co ja tak naprawdę chcę? Kurde, no. Albo bym chciał zrobić sobie kasyno. Okej. Moim serdecznym kolegą. Okej. Albo... albo... A przefarbować się? Nie, no przefarbować się w żadnym wypadku. Ja super wyglądam. No nie, no tak, ale wiesz, czasami nowy kolor fryzury to wiesz, taki fresh look, nowa osobowość można powiedzieć. Zrzucasz z siebie balast, jakiś wspomnień, złych momentów i wiesz, zaczynasz na nowo. Nie, wiesz co ci powiem? Ja to happy jestem cały czas. Ja nie mam jakichś złych momentów. Jeszcze my wiewiórkę jakąś kurwa przyrobi, co będzie? Yo! O! Do Maze Bank Areny! Dawaj, tu. Lewo. Tu na lewo? Lewo. No podejdź pod bramę, otworzę. Nie, pan chce mnie bliżej. Wyrolować. No co wyrolować? Pan chce mnie wyrolować. Czekaj. No. Ja otworzę, chwila. Dobra, pan otworzy. Musisz... O. Czekaj, bo... ja się... źle ten... O kurwa, Rudy wyruchany, kurwa, top 10 ucieczek. Dobra, Boże, to będzie powolna ucieczka, ale jestem, kurwa, na dobrej drodze do zwycięstwa. Essa, znowu wracam. O kurwa. Nie no, uciekanie do interioru słabe, ale to raczej, ja nie mam zamiaru tu kampić, tylko po prostu uciec.
plus czat. Szczerze mówiąc, ja się poddałem wtedy, żeby zagrać na czas, to mówią poddaj się, po czym i tak mnie zastrzeliwują. To idąc tą logiką, to ja nigdy się nie powinienem poddawać. Bo teraz IC, moja postać wie, że jeżeli się poddaję, to ja tak będę rozstrzelany. To lepiej po prostu spierdalać za każdym razem. Jak ktoś do mnie celuje, to ja po prostu mogę uciec. Bo wiesz, jak jest kampa pod bazą, ja słyszę poddaj się i specjalnie mam ręce w górze, w ogóle miałem wtedy ręce w górze i dostaję 4 strzały w głowę, no to idąc tą logiką, to ja zawsze mogę spierdalać superkarem i się nigdy nie poddawać, nie? Nie, to zrobimy jest jak najbardziej legit. Zostaw mnie, Rudy! Zostaw mnie! W to biorę cię pod pachę, kurwa, koniec! Ja chciałem być dobrą duszą i już być w ładnym miejscu jak moim bankarem. A ty tak postąpiłeś! Rudy, zacznijmy od nowa tą znajomość. Czekaj, siądę za mnie czy pas? Rudy, zacznijmy od nowa tą znajomość. Nie, to już koniec, teraz sam tu będzie, nie będzie tam. Myślałem, że ci ucie na sucho, kurwa, no. Sad! Słuchaj, bardzo miła mi się. Rudy, zawsze mogłem siedzieć w środku. No tak, mogłeś. A wyszedłem. Tak, szanuję. Zrobiłem tak zwanego, taką kiwkę. No ja tam stałem i pukałem, kurwa, na dole, ale nikt nie chciał otworzyć. Stałem i pukałem, Rudy, jaka jest szansa, że ja otworzę i powiem, kto tam? No musiałbym być Rudy. Wiadomo, no że pukasz. Nie... No a wiadomo, wiem, że nie otworzę. No to już muszę cię przefarbować, żebyś otwierał już. Nie, no Rudy, proszę cię. Powiedziałeś złe słowo. Jakie? N-worda powiedziałeś 15 sekund temu. Nieprawda, co ty mi będziesz pajął? No to Wara możemy sprawdzić. No niestety nie mamy telewizora, mam. Dzień dobry! Pan dobry, od kogo? Dzień dobry. Od nikogo. Pomożecie mi? Nie, ty stój tu. Chłopaki, nie trzeba, nie możecie... Pomocy, pastor potrzebuje pomocy. Co tam jest? To kurwa! No nie! Lost to Rudy, kurwa, nie wierzę! Nie, ja jestem dzisiaj. A mówiłem, jedźmy na szpitala, bo jestem krokiem. Ja pierdolę, nie ma nadziei już! Nie ma nadziei na tym świecie! Dzień dobry! O, to pan z tego ładnego pojazdu! No i widzi pan? Nie gadaj, że teraz nie można w kajdankach zmieniać miejsca. Ale nie, patrzcie, i tak jest włączony samochód, widzicie? Włączony samochód, patrzcie, jest z prawej i jest dym z o tego, a tutaj nie ma. Wyłączył samochód. Pastorek, jeszcze zarobiłem na to. Ty, Rudy. No? Ale ja nie wiedziałem, ja to nie są ode mnie jak coś. Ja nie wiedziałem. Nie, no, ale Rudy, mogłem wykorzystać okazję, tak? Poproszę o pomoc. No to trzeba było, tak? Zacznijmy w takim razie trzeci raz. Witam. Dobrze, witam. Nazywam się Erwin Knuckles, jestem porwany. Dobra, jestem Rudy, ja jestem twoim porywaczem. Okej. Okay. Słuchaj, no wiem o co chodzi. Czy ty w ogóle oglądałeś Harry'ego Pottera? Oglądałem, o kurde, sableckie. Oglądałem, no jasne. Okej. Okay. No to powinieneś wiedzieć, kim jest Kamil Kociołek. A ja go znam. No wiem, no przecież ja też go znam. O, ciekawe. No. Chcesz zasugerować, że Kamil Kociołek trzyma się z Rudymi. O kurwa! Co tu się stało? Stacja benzynowa wykurwa! O kurwa! Ty, jakaś laseczka u mnie na radę. Zobacz, podjedźmy, zobaczymy co, kto to jest. Czekaj, bo jak laseczka mi na radę gada, ja już nie wytrzymuję. Poczeka pani... Halo? To się rozszaskał, muszę sprawdzić. Halo? To lokalni. Pojebana sytuacja. No dobrze. Dobra, ale śmietana nie jest dla mnie nic warty, słuchaj, no to jest pastorem, o, ale... O kurwa.
Czyżby... Jakaś... A kim pani jest w ogóle? Z kim gada? Z kim gadam? Z kim rozmawia pan? No właśnie nie chcesz... Z pastorem! Nie, to nie Sagan. Sagan ma taki super... Z pastorem! O! Kur... No kurwa, on dobiero teraz się zorientował, że to ja. Zawsze on nas śledzi od trzech. To nie jest Speedo. Tak, Speedo musisz porwać, bo Speedo zna drugą część łamigłówki. Dobra, poczeka pani, bo uciekam się z policją. O kurwa. Ze mną w aucie, na tropikach jesteś. Uspokój się, Lala, bo na slamsach ma być. No dobra, tylko powiedz, żeby mnie ten Speedo nie gonił. Rudy? Ale śmietana jest nic nie warty. Rudy. No. Pomyślę teraz o cyferce. Od 1 do 10. Jak zgadniesz, daję ci przepis do całej kasy. Ale czekaj, muszę pomyśleć o jakiejś cyferce. Ale obiecaj, ale że nie zmiany, czytujesz. Bez zmiany. No nie, obiecaj, że nie czytujesz, dobra? Nie, dobra? Dobra. 3 czat, 3. Dawaj, mów, teraz szybko. 3. No nie pierdol! Nie zgadłem. Nie no, zgadłeś, ale oszukałeś czy nie? Jakim cudem? Ej, nie ma chuja chyba, żeby odgadnąć. Czekaj, ja muszę przemyśleć ten delay. Czekaj, jaki jest delay? No nie, dawaj informacje. Oczekaj, bo my się dogadujemy, zarobię ci wolę. Trzy! Informacje! Oczekaj, bo my się dogadujemy, zarobię ci wolę. Nie, o informacje! Ciekawszy. Oczekaj, bo... Nie ma chuja, ej, nie mógł zestajpić chyba. No postawaj! On zgadł, nie zdążyłby. Byłem, to dobrze... Ej, dobra, było bez cheatingu, actually. No nie? No tak, no cheating, bo nie mogę skupić. No dobra, no to w takim razie bierzesz dwie karty. Najpierw Diamonda wypierasz tą skrzynkę, potem wchodzisz kartami, robisz Wordle, potem hakujesz mapę laptopem, potem wchodzisz i robisz jeszcze raz laptop. Wchodzisz do apartamentu, w apartamencie robisz dwa haki Diamondem, wchodzisz na górę, robisz kombinację czterech generatorów, w tych trzech generatorach dynamitem rozpierasz, musisz dawać, wpisujesz kod. Potem idziesz do kasyna, do hotelu i robisz, kombinację 5, 2, 3, 517, 512, 505. Potem odblokowujesz pokój 503, dajesz dwa razy ciepłą wodę, potem schodzisz do tuneli. W tunelach robisz 4 haki z zielonym laptopem, wchodzisz na sam dół, robisz boss rooma niebieskimi laptopami, tam masz kilka haków. Potem schodzisz windą na dół, musisz zrobić zapamiętywajkę i mieć gigabombę. Potem masz do tego laptopa i wchodzisz do środka i podajesz 4 właścicieli kasyna. No dobra, a tych właścicieli mi powiesz? Jest Luca Luciano, Leslie... Kurwa jakiś... Taki właściciel, jest Thornton Dagan, to z Wikipedii można! A dobra, o kurde, jestem lokalny! Dobra, babo, dogadamy się! Po co im to mówisz, kurwa? Czy ty rozumiesz tych ludzi na czacie? Powiedziałem mu 3 razy coś złego, że przekręcasz 2 razy ciepły kran, kiedy przekręcasz zimny. Dałem mu złą kolejność pokoi, a czat, czemu mu dajesz właścicieli? Kurwa, do właścicieli on... Dobra, koło szpitala. Nigdy nie dojdzie z tym info. Potem powiedziałem mu, hakujesz laptopem Macle, potem hakujesz innym laptopem coś, na przykład nawet mu nie powiedziałem jakim laptopem. Oni nic nie wiedzą, nawet nie wiedzą skąd laptopy brać, a ja daję im randomowe info. Na spokojnie, dogadani. Spokojnie, zatrzymany już. Uspokój się, Lala. Ko szpitala, oddaję wam. W imieniu prawa. Na spokojnie. Wypuszczę go. Pastorek, wysiadaj. Daj rozemkiel. Hej, Rudy. No? Skłamałem w dwóch częściach tego planu. Nie. Zapraszam, drzwi otwarte. Było się przefarbować, to bym cię nie traktował tak. Ja tak, pierdolę, stary, ja się poddałem pod bazą i mnie rozpierdolili. Ale ja wiem, bo ja stałem za tobą i zobaczyłem jak cię... Pierwszy raz stwierdziłem szczerze, jak jestem na gunpointie, to się poddam i dostałem przestrzał. To chuj, następnym razem uciekam. Ale jak mi ktoś mi powie, że się nie poddaje, to to powiem, o, kurwa, jak się poddawałem, to i tak byłem rozstrzelany. To co za różnica. Czekaj, odejdę. Generalnie mamy 5 od nich i teraz co z nimi robimy? O kurwa. Wiem co! Ej! Radio 621. Nie mam telefonu, nie mam radia. Ojebali mnie. To jedź do nich, ja wezmę z nich telefon. Nie tam rady. Na ofiarę! Rudy! O? Słuchaj, zrobimy tak. Możesz się poświęcić dla ekipy. Oddamy ich, ale ciebie bierzemy. O. Do zakrzotu, tak? Czy jesteś gotowy oddać się nam w zamian za tych trzech?
Macie coś do jedzenia? Chyba mówiła, że 5 macie. Rudy, męska decyzja musisz podjąć. No mogę, dobra, mogę. Dobra. Nie mają problemu. Dobra, to my ci wyślemy GPS-a, ciebie bierzemy. Co wy tam ciebie bierzemy ten. No bo wszystko nam Michał zajął. No. Michałek? Do zera. Wy nic nie macie. A, to ta opłata landryńska. Twoje rzeczy ma wszystkie. Michałek włączy z rewolwerem. Dobra. Nie, że aż 4 kretynów masz? Jak oni się dali? Tak. Chłopaki! Więc teraz tak, Heidi, weź. Heidi, weź tych postrzelonych ze Speedo, weźcie ich po prostu na szpital. Na szpital ich dajcie, oni są już wolni. Ja cię znajdę, bracie. Nie siadaj na żaden pomnik. Nie siadaj na żaden pomnik. Chodź, chodź do mnie, Rudy, chodź. Ja wstąpiłem do zakrzotu, o czym ty mi mówisz? Zabiją, debilu. Nie zabijemy. Jakbym chciał zabić, to przecież bym zabił. No nie, Rudy? Dlaczego miałbym zabić Rudego? No ja to tak shotu idę, kurwa. Na pewno mnie nie zabijecie? No koniecznie. Jest naszym członkiem naszej ekipy teraz. Musicie wysłać karbożyca. Dobra, wyślę. Naślę na ciebie córkę, jak mnie załatwisz. Dobra, wysłał u niej już. Widziałam na Twitterze. Wyślę ci hejty ci pieca. Czekaj. Dobra, tutaj? Czy... No, idę go odstawić w tą dziurę. A my skąd będziemy oglądać? To tam będziemy oglądać, tam mój GPS-a. Gdzie to jest dziura? Gdzie ty widzisz? Nie ma dziury, zostań, nie? Jezus Maria, tak wiem, jesteście ułomami. Spokojnie, po prostu zostańcie w samochodzie, ja go odstawię. Okej. Mogę sam pójść? Tutaj. There is a hole. Right here. Jestem 6-8. Okej. Rudy. Do dziury go obstawia, odstawia. Mam ci info, Kasyn. Patrz, miało być tropikalnie i jest. Chcę, żeby go nie podmyło. Nie, palm tu nie ma. Nie jest tropikalnie, idziemy na slumsy. Rudy. Jestem poważnym gangsterem. Możemy sobie zejść tą górę naprzeciwko i oglądać z telefonu. Rudy. No. Boisz się mnie? Nie, bo my jesteśmy w samej ekipie. O kur... Ty. Nie przestraszyło mnie. Chciałem, żeby ci nie było przykro. Bu! Dalej nie. Dobra, to ja idę w takim razie. Dobra, się gdzieś za mną jadę. No, my się nie ruszamy. Nie podjeżdżaj centralnie na GPS-a, tylko na przykład z góry obok, okej? Bo tu go odstawiamy. No, ja jestem z górek. BU! O kurde, famy! Boisz się? No! Będzie nas widzisz. Co tam, Ela? Jestem takim kurwa gangsterem poważnym w grze komputerowej. Wszyscy się mnie boją teraz. A ty coś jeszcze mi będziesz mówiła? Ty wiesz w ogóle, jak mafia działa? Czy ja mam ci kurwa powiedzieć? Z drugiej strony. Dobra! Wsadziłeś go do dziury? No! Ja dam karku chipsa. Czekaj. Znajdziemy jakiś... O! Tak, gdzie byśmy mogli obserwować. Wjedziemy do krzaka. Do krzaku stoimy, obserwujemy. Z jakiego numeru dostałeś tą prośbę, żeby go dostarczyć? Brak numeru. Szczerze, zostawmy po prostu furę i wejdźmy do krzaka, bo wyglądam jak zje... O kurwa... Odjedź, napisał! Dawaj, do krzaka. Idę. Rudy, ale sobie kurwa siedzi. Ty, no, jakby ktoś patrzył z zewnątrz, to pomyślał, że chłop sobie nad rzeką siedzi i odpoczywa. Weź tak usiądź albo kłótni. Wyjdź z tego krzaka. O kurwa. Coś jedzie. O kurwa, to ty? O kurwa. Na górce? To ja.
Nie, vanem. Panie? To jest labo? Kolejny królik. Ofiara. Ty zostawia Rudego. Nie chcę Rudego. Czekajcie. Nawet Rudego nie chcę. Nie. Chyba bierze go. O kurwa. Jaka fajna helka. Biegnę do was. Generalnie można kupić taką, ale na drak. Czołgaj się, oni ci... Ho? Ej, nie chcą Rudego. Ale nikt nie chce Rudego. I zostawili... O kurwa! Nie ruszaj się. Przecinam prezent, przecinam Rudego! Rudego zmiotło z pracy, a nie! Powtarzam. Dziękujemy za ofiarę! Oni mu coś wzięli! Ej, oni mu pewnie coś wstrzyknęli, albo odstrzyknęli. Wzięli do helki. Ukrywaj się lepiej następnym razem. Chodźcie, zobaczymy co z Rudem. Ja pierdolę, może go przefarbują wreszcie, żeby kumpli miał. Przefarbowali go! Jesteś? Przyszedł jesteś. Fajnie, Dawid, że stałeś po całej aferze. Rudy! Co zrobili? No szybko, stoi mnie, Rudy! Ale co się dzieje? Co ci zrobili? Co ten pan podszedł i ta, albo ta pani? No naciął mi kolejszą udo trochę i rękę. Ale na naciął mu udo i rękę! Ała! Na szczęście ten ogień wybuchł, trochę zatamował. Przepalił ranę. Tak, słucham. Świetlana, mam twojego kolegę, Rudego. Muszę odbyć, no. Mój Boże, jak on jeżdżą, tragedia. Doszło do stu. Śmietan. Jak mu się coś stało, to będzie problem. Nie stało mu się nic. Nawet zaoferowaliśmy mu przefarbowanie się z Rudego, ale powiedział, że to jest jego tożsamość i to nic nie da. Dlatego powiedzieliśmy, dobrze, nie przemalowujemy go. W takim razie, Śmietana, jaka jest twoja propozycja? Ja proponuję usunięcie długu. Maluję ci dług. Dobra. Okej. Zachowaj sobie rewolwer. Ja kiedyś ten rewolwer odbiorę. Zachować rewolwer, jak rewolwer mają landryny. Aha. Nie zabieraj ten rewolwer. Ale ten Erwin będzie nimi kręci. Ja dobrze, Śmietanka. To ja go zostawię w takim razie. Gdzie? Gdzie byś chciał, żebym go zostawił? Po niego przyjadę, daj GPS-a. Bank Mission Row. Fleka Mission Row. Okej. Rudy. Rudy, daję ci skarpetkę, jesteś wolny. Poczekaj tu na pana. Peace out. Peace out, ain't tam. Tu tam. A po lewej pomarańcza.